Jeszcze sobie w Ascenta pogramy, bo chciałem jeszcze Escape from Naraka zagrać. Taka jeszcze jedna inna gra z ray tracingiem. Czekajcie, bo tu jest jakiś łobuz. O Jezu, jak to wie. O nie, zrobiłem cywila. Co tu jest? O nie. Znaczy wykrwawia, czy co, o co tu chodzi? Aha, że to się tak da rozwalić. Gierka tak przycina, wiecie. Wyjaśnione typy. Gierka tak przycina, widać to po tym, że czasem nie przycina. Nie. Gdzie ja w ogóle idę, powiedzcie mi. Dobra, idę dalej. Nie widać tych skrzynek, jak się tak walczy. A tu co jest? Kurde, poszedłem gdzieś, gdzie nie powinienem znów. Bo ja tak lubię, wiecie, bo wydaje mi się, że zawsze z boku będzie jakaś skrzynka, jakieś coś tajnego, jakieś tam... Ale chyba nie w tej grze jednak. Są gry, gdzie to jest, a są gry, gdzie to nie jest. A jak zawezwać... A tu, Jezu, myślę, że tam windowy. Nasze zielono jest zaznaczone. Jakiś symulator, kurde. Ale w tej grze nie ma poziomu trudności, nie? Bo ona jest jakby, tak jak teraz gram, nie gram za długo godzinkę, to ona jest strasznie banalnie prosta, nie? Tu nie ma żadnego wyzwania. Idziesz tylko i strzelasz do typów. Może zaraz, czekajcie, coś tu za mną biega. W ogóle ja mam chyba umiejętności do rozdania, nie? No właśnie. 10% kryta już mam. Nie wiecie, macie chowanie się za przeszkodami, ale po co ja miałbym się schować? New Arena. Jakaś arena jest dostępna. Wie. Muszą to spaczować, kurde, bo ciężko się gra w tą grę, szczególnie, że na razie mamy po trzech przeciwników. No właśnie, ja nie wiem, co to za automot i czemu on... czemu ten bot, ten, ale wydaje mi się, że chyba było tak, że ja chyba miałem autobota na jakieś tam brzydkie słowa. Nie wiem, może ktoś to uruchomił, wiecie.
mam na nich strzelają. Za przeszkody. No fajne to strzelanie za przeszkody rzeczywiście. Czy ja to... Które to jest moje życie, powiedzcie mi? A, że ja mam dwa paski teraz życia, takie jakby. Ty no, ale to jest lekko przesada, co tu się dzieje. Nie podoba mi się ta broń. Nie no, ten Autobot mi przeszkadza, bo ktoś napisze ja jebie, a ten Autobot robi z tego 5 linijek jakiegoś, że on go tam moderuje, że coś tam odblokuj, zablokuj, co mnie to interesuje. Jak już jest włączony, to niech se tam wymoderuje kogoś i niech mi nawet o tym nie pisze. Ale nie, że pół czatu zawalone jakimiś komendami durnymi. Ja bym tego auto, no to jest spamowanie takie, to ja bym go zablokował. Życia mamy mała. Ja narzekałem, że ta gra taka prosta, a już zaczyna się robić ciężko. A my sobie tak zuchwale tutaj skaczemy, biegamy, wszystko co robimy. O nie, granat ogłuszający rzuciłem sobie w mordę. O nie. Ci Chińczycy tu biegają. Czy to była opcja Chińczycy w grach? Bo ja się podnieciłem tym granatem, rzuciłem go tak szybko, dwa razy kliknąłem, a on wybucha jak się kliknie drugi raz. 5 FPS. Zabrania się karmienia i jedzenia zwierząt. Zapasy wielu gatunków są na krawędzi wyczerpania. Nieźle. Nie wolno jeść zwierząt. Się wyczerpią. Nie no, te spadki to jest optymalizacja gry. No wiecie, jeśli gra w jednym miejscu działa super płynnie, a nagle zaczyna rwać jak powalona, to jest optymalizacja, nie? Ewidentnie. No to dobrze, bo to znaczy, że to są w stanie poprawić. Gdyby cała gra działała słabo, to by znaczyło, że jest już, wiecie, na poziomie silnika tam uszkodzona i może żaden patch nic nie pomóc, nie będzie tak już działać zawsze. Jakiś poziom żeśmy dostali.
ten lepszy. No dobra, pancerz. Lepsze bieganie ma. Och, nieważne. Coś tu wypadło. Tak jak na razie gram tą grę, to stwierdzam, że jest za mało jakichś takich umiejętności. No te pancerze i tak dalej, no zupełnie nie wiem po co i do czego mi to jest. No, jakiś na rozwój postaci też takie, wiecie, większa celność, większe ten, no spoko. Ale mogliby to z automatu dawać i nawet bym na to nie zwrócił uwagi, nie? Bo nie widzę, żebym mógł, nie wiem, być na przykład melee wojownikiem czy coś. Nie wiem, jakie tu buildy można robić. Chyba nie ma żadnych buildów, po prostu się... Po prostu gracie i tyle. I postać staje się coraz mocniejsza, nie, nieważne co tam wybierzecie. Gdzie mam iść tędy? Kapitan Pazur! W dobrym granku. Muszę jednak tam do góry wejść, bo tam jest jakiś sprzęt fajny. Jak tam wejść? A, tędy, no dobra. A co to jest na przykład? Ja nie wiem co to jest. Użyj. No użyję. Aha, apteczka mi wypadła. Myślałem, że się różni od tego, tam te drugiego też leciały, ale takie małe. O, cyberdeck upgrade. Już se sprawdzę. A jak to mam to... Drzwi, lot 1. Aha, to się chyba samo wczytuje może do tego cyberdeku. Nie da się zaskoczyć. Rozpadli, kurde. Ktoś był w odległości. Nie to chciałem. O Jezu, myślałem, że... To miałem jakąś umiejętność, coś tam z wieżyczkami. Mówię, no to sobie teraz wezmę wieżyczki, wiecie. Zablokuję, czy co to tam bym mógł zrobić. No, ale jednak nie. Jednak nie jestem hakerem. Ubojnia. Who talking? We just learned that the turbo vipers are going all in. They sent a bunch of amped up stim brutes and their leash holding kompociarzy. Albo no bo tak, no bo jest zebranie tych bossów
różnych frakcji, a oni kompociarzy tu spuścili. Fajna ta ubojnia, podoba mi się. Bardzo mało życia. Nieciekawie. Zaraz umrę. Okej, tu jest jakieś żyćko. Ubojnia. Rozpuścił się koleś. Czekajcie, bo nie wiem, czy ja przypadkiem broni sobie właśnie nie wymieniłem na inną. Nie, dobrze jest. A gdzie ja te bronie zbieram? Bo ja zbieram co chwilę jakieś bronie. A gdzie one się pojawiają? Bo ich tu nie ma. Czy to w jakimś inwentory? O kurde. Wziąć to, będę lepiej celował. Kurde, czemu ja kontrol naciskam, a nie spację? Chciałem poskoczyć. Kontynuuj, no. Gdzie jestem? O Jezu, dopiero przed wejściem. Dobra, to idę od razu na środek walczyć. Zabij chromiarzy 1 na 4. To jest chromiarz, myślicie? To jest chromiarz. Dobra. Czy on ma jakieś rakiety, które no właśnie latają takim dziwnym trajektorią i mnie dobrze, przy nowym poziomie jest ten. Wszystko wkryty pakuje. Dobra, to ile jeszcze? Jednego chromiarza muszę gdzieś dorwać, gdzie on może być?
Pewnie tu daleko po drugiej stronie, nie? To jest. Gdzie mam go spotkać się z nim? Gdzieś tam. Agulka przyznała się na DC, że włączyła automoda. Aha, no to super. No nie, źle Agulka. Pewnie się robić nie chce jako moderator. Widzicie? Do moderowania pierwsza, a do pracy na końcu. No, myślała, że będzie moderatorem bez moderowania, że automoda włączy, a później będzie tylko mówić, że to ona sobie elegancko moderuje. Co to jest? O kurde! O nie, co przyszło? Szatki! Chyba nie był najlepszy pomysł, żeby dali na typa z pistoletem, dali typów mili. Ale ich porobiłem. To nie była banda przypadkowych wyżeraczy pomy. Widziałeś te ulepszenia? Czemu do kurwy nędzy mieliby atakować zebranie? Nieważne, wychodzę. Wychodzę skąd? Skąd on wyszedł? Dobra, zebranie zakończone wielkim sukcesem. Reszta zarządców wyraziła zgodę na skoordynowanie programów SI obsługujących nasze klastry. Za parę godzin zaczniemy wymieniać się towarami. Przed nami długa droga, ale na lepszy start nie mogliśmy liczyć. Ale kim do kurwy płonącej nędzy byli ci podekscytowani wyjadacze? Moja postać wygląda profesjonalnie. Pony here. Yes. Yes. No. Fuck. That was Admin Denker. Admin Denker dzwonił. Kiedy się tu spuszczaliśmy nad swoimi planami, ktoś zgarnął całą gromadę Habberów, moich Habberów. O nie. Porwali Habberów. I have a feeling we'll need your help again soon. Dobra. No i mamy.
Ale mamy, kurde, spodnie Aladyna. Gdzie on teraz iść? Może mam czekać na telefon? Stacje Interlink, jakiś, a tam chyba jak to się nazywa, metro takie ichne. Zrespawnowało się to działko. Myśmy już rozwalali wcześniej, pamiętacie? W ogóle myśmy mieli jakąś stację Interlinku iść, a teraz idziemy chyba z buta. A może idziemy do tego Interlinku? No, powiem wam, że gierka jest przyzwoita. No, nie jest to, widać, że to nie jest AAA. Rzeczywiście tych przeciwników nie ma zbyt wielu. Jakby te techniki walki, no to jest. No, widzicie, jaka jest technika walki: bieganie. Bieganie i tyle. Wiecie, jakieś ilość broni, buildów. No nie, można mieć shotguna, pistolet na razie i karabin. No, pewnie będzie można mieć jeszcze jakąś snajper czy coś podobnego, bo. Bo czemu by nie. To tyle chyba, nie? Podnosimy jakieś przedmioty, które nic nam nie dają, bo już mamy te bronie. Nie wiem, gdzie one się chowają, to może są na złom idą, wiecie. Jak to w grach, w których leci dużo lutu. Ale historia jest całkiem niezła, gra jest bardzo dobrze zrobiona, poza tym, że ścinki są i to muszą naprawić, ale to pewnie naprawią w jakimś najbliższym patchu. Bardzo jest świat ładnie tutaj zrobiony, tak? I te cutscenki, no i jakaś historia, kurde, z korporacjami i bałaganem korporacyjnym. O, patrzcie, Blaster. No fajnie, menu wczytania jest takie, że sobie chodzicie tu. Co wy na to? Tego się spodziewaliście po loading screenie? Nie, no do Cymbergaja w ogóle nie jest podobne. To, że kurde, jest, świat jest cyberpunkowy, to nie znaczy, że to jest Cymbergaj od razu, tak? Dla was wszystko jest Cymbergajem. Nawet jak nie jest Cymbergajem. A tu jednak część. No nie, no dobra, chyba ktoś naprawdę dobrą robotę zrobił z tym, że pokazują, gdzie trzeba iść. Ja bym się pogubił. No i jeszcze ma dublaż, oczywiście po angielsku, no to wiecie, no ale jakby miał po polsku, no ale dla Amerykanów spoko.
but it seems the golden showers won't dry up anytime soon. Dobry tekst. Kiedy naprawiliśmy system SUO, nie myślałem, że tak szybko przyjdzie mi znów kąpać się w urynie, a wygląda na to, że w prognozie same złote deszcze. Porywacze nie złapali przypadkowych habberów z ulicy. Udało im się uprowadzić z tego klastra pawy każdego beta i alfa prola. Bez nich to miejsce nie może funkcjonować. Korpset powoli się rozpada, a ja nie posiadam praw dostępu do systemów ochrony. Zielonego, kurwa, pojęcia nie mam, gdzie są nasi habberzy. Kto ich porwał i dlaczego? Jeśli komuś zależało na sparaliżowaniu tego kalastra, to się im udało. Brawo, doskonała robota. Musimy odzyskać tych ludzi. Nie dla ich dobra, tylko naszego. Przyda się jej pomoc przy włamywaniu do systemów ochrony. Tak się składa, że wiem, gdzie szukać. Jest taki jeden kisz. Tak, tak, wiem, ale to lodołamacz z prawdziwego zdarzenia, sieciowy mędrzec. Raz korzystałem z jego usług, ale współpraca nie zakończyła się dobrze. Tak go trochę wydymałem na kasę, troszeczkę. Nic dziwnego, że nie odpowiada na moje pingi. Trzeba będzie pogadać z nim twarzą w twarz, a ja wystarczająco już miałem przygód poza biurem. Swoją działalność prowadzi zwierz Black Lake. To ten rejon, który zalało. Nie mam nic więcej, same te informacje sporo mnie kosztowały. No dobra, zrobione. I odzyskać ludzi musimy. Idziemy odzyskać ludzi, prosto. Easy. Jest koleś i chce nam sprzedać quest poboczny, go chcemy wziąć. To ciebie prąd zatrudnił do mokrej roboty, nie? Kojarzę cię, nazywam się Antin. I a propos roboty, mam dla ciebie zadanie, nic trudnego, chodzi tylko o ustalenie paru faktów, zgoda. Tak, świetnie, no to słuchaj, masz znaleźć dla mnie moją kuzynkę, kiedy ją ostatnio widziałem. Zabierano ją do kosmiczy. Oczywiście, że martwą. Masz mnie za idiotę? Ona nie żyje, jej zwłoki rozpłynęły się w powietrzu, a cała sytuacja to jedno pierdolona tragedia, kumasz. Najpierw mój kumpel Tim dołączył do Eightco. I tyle co go było widać, a teraz Undina wyciągnęła kopyta. I jak mam ją opłakiwać, kiedy nie ma ciała? No dobra, musimy znaleźć ciało. Co? W każdym razie potrzebuję kogoś twojej postury, kto porozmawia z tymi nekrofilskimi degeneratami. Może zajrzał im do bazy danych. Dobra, musimy znaleźć ciało, bo nekrofile ją porwali. Jako lektor spolszczenia? No taki z bazarkowych mógłbym. Myślę, żebym się nadał do bazarkowych spolszczeń. A wy jak myślicie? Do kapitana Pazura bym się nadał może do spolszczenia. Idziemy w to samo miejsce. Szliśmy już tędy. Czy chodzi tyłem tak szybko jak przodem? No tak, no bo ona nie sprintuje, nie? Ja też tak szybko tyłem chodzę jak przodem, jak potrzeba. Ale ta moja ma 6 poziom, tak? Nie, czy że ja ich mam 6, bo nie wiem. Nie do końca. 6 poziomu raczej broni, czemu bym miała mieć 6 poziom? Ja jej tam nie levelowałem w żaden sposób. Znaczy dałem jej tam może 3 levele, ale to tyle było, nie? Thank you.
O nie, to jest jakiś snajper, kurde. O, co to? Nagrody. Niektórzy wrogowie są znani, a za ich głowę... O, okej, dobra. To ja nie wiem, zabiłem jakiegoś znanego wroga, nawet nie zauważyłem, że go zabiłem. No, to taki on był znany, kurde. Znany z tego, że jest frajerem chyba. Albo z czego innego. Jak tak patrz szybko. Niektórzy wrogowie są znanymi frajerami. O Jezu, ten był niewinny. Ty, można drzwi otworzyć w aucie. Szkoda, że się nie da jeździć. Elegancko, czekajcie, bo tu jest jakiś... Coś mi tam pokazywało. Na niebiesko w tamtą stronę. Zamieszki, co się dzieje? Czemu zamieszki są na czacie? I czemu prowadzi je tylko jedna osoba? Skrzynia tu jest. Z typowi nogi odleciały. Kurtka bojowa jakaś. Bojowy umrzyk. Jestem już hakerem drzwi, kurde. Widzieliście to, co ja zrobiłem właśnie? Muszę zobaczyć nagrody. Dobra. Jakieś bronie mam. Strzelba. Pancerz. Oho. No dobra. Nie wiem, nie lubię takich. Każdy z tych stroi ma jakieś inne. Trofeum kolejne. Tak zwane trofeum z Fajera. A co wy myślicie o tej grze? O nie, ale mi przywalił.
kurde, jakimś ślizgiem. Och, udało się. O nie, to był cywil. Giga nuda. Nie chciałoby mi się za darmo pobrać. Taka gra nie jest nudna dla ciebie, kolego Marudo. Jezu, jak robię. Czekaj. Tu jakieś krasnale idą, one są niziutkie. Ale były. Ja oglądam w 480p, to mało widać. Kiedyś byłaby podobna gra, która była fajna i do czterech osób w koopie. Ten taki o obcych, co się biegało. Jak ona się nazywa? Instinct? Natural Instinct? Nie. O Jezu, co w cywili jakiś. Najgorzej zabijać cywil. Co to jest? O, dostałem jakąś protekcję czy coś, nie wiem. Myślę, że jest słaba. Aha. No dobra, no to jest wasze zdanie. Cóż ja mogę na nim powiedzieć? Umiejętności, które się montuje, te poboczne, to może coś być fajnego. Bo, no nie, my mamy na razie tylko tą pięść, ale tam ich o wiele więcej z tego, co widziałem, dało montować. Czekajcie, w ogóle tu. A tu co jest? Ty, ja gdzieś wlazłem w jakieś miejsce. Coś naukowcy tu są. O, jest jakiś datapad. Ciekawe, co robią naukowcy. Cowe umowy łączące nas z kostnicami zostały rozwiązane. Trwają negocjacje. W międzyczasie pozyskiwanie i przetwarzanie obiektów ma być kontynuowane. A, to może tu te zwłoki będą. O. Dobra, chyba mamy te zwłoki, gdzieś tu będą, tak? Jakaś blokada. Chyba, że on się tam pytał, czy otworzyć, a ja to przeklikałem, a może tam było otwórz, a nie tylko zakończ. Do działu ekstrakcji. Co to jest dział ekstrakcji? Może to w jakimś innym miejscu jest. Jakbym zrobił tak i bym dał misje poboczne. Misja poboczna. Czekajcie, bo ja nie wiem, gdzie ja teraz idę. Do tej pobocznej, czy do czego? Ale czemu to jest poboczna? Myśmy tu szli główną misję robić. Teraz tu jest główna. A jak damy poboczną na...
To nam się z pobocznej robi główna. Nie kumam. Kurde, to też dali kurde pod o ten skaner i to, żeby człowiek dosięgnął, to trzeba drugiej ręki używać. O Jezu, to ta gra tak dobrze teraz działa, jak ona tak przez chwilę zadziała dobrze. To jest taka płynniutka, widzicie to? Jak elegancko płynnie działa. Czy Brod TV to nowy Conan? A co będzie prezydenta startował? Ale my chyba gdzieś idziemy za daleko. Aha, nie no, niby tu. Kurde, ale to jest klaster 13, to jakbyś ja się cofam do początku gry. Nie wiem, czy ja tak powinienem to robić. No tak. Nie no, bez sensu, dobra, przepraszam. Idziemy tam, gdzie mieliśmy iść, to tam. Jakiś bezsens tą misją poboczną. Żeby całą grę cofać się do tyłu, to znaczy cofać się. Może po prostu... Aha, i ci się jeszcze zaczną respić wszyscy od nowa, tak? Teraz. To ich już chyba będę umijał. I przez to, że my się tu bijemy z jakimiś złoczyńcami, ludzie normalnie chodzą, ale mi się wydaje, że to jest tak jak u mnie na dzielnicy, że czasem się ktoś tam bije, a ty sobie idziesz obok nich. No i tyle w temacie właściwie. Patrzę teraz w ogóle, że tak fajnie pokazuje ten i takie jeszcze takie z góry spadają, nie? Chodzi mi o ten znacznik trasy, takie jakby pyłek taki opuszcza się i na ziemię spada, ładne. Dobra. Tu. Nowy poziom. No, mamy prosto z umiejętnościami. Bo my wpakujemy tylko w jedną umiejętność wszystko. Zabrakło budżetu na całkowite spolszczenie, czy co? No jest tak, że część chyba... Znaczy nie wiem, o czym konkretnie mówisz, bo nie wiem co tu... Ale tak, że część dialogów tam jakichś menu, tam kilka rzeczy, no są jakieś takie niespolszczone rzeczy. Jakiś tam błąd widzieliśmy, też był w spolszczeniu. No nie, zabili nas. Błąd na zasadzie, że tam jakiś parametr był taki, wiecie, nie do końca wczytany. Gdzie jestem w ogóle? Mi się gra wczytała, bo zginąłem, ale...
Koderskie zagłębie. Gdzie jestem na mapie? A nie, no dobrze, idę. W ogóle dużo jest jakichś takich jakby skrzyń czy czegoś wszędzie na mapie porozkładane. Widzicie to? Ktoś zdecydowanie nie chce, żebyśmy Koderskiego zagłębie zlokalizowali, nie? No nie przejmują się za bardzo ludzie tym. Czekaj, ustawienia. Pod O. Gdzie jest O? O Jezu, no to teraz to sobie doklikał środkowym przyciskiem, ja nie jak debil próbował. Ktoś chyba zhakował tego robotka. Move along, zalane. O nie, tu są te dzikusy. Tylko nie dzikusy. Są jakieś skrzynki? No są jakieś skrzynki, widzicie, na przykład tu gdzieś jest skrzynka, tu chyba trzeba wyjść tymi drzwiami, tak? Albo i nie. Ja mam jakieś punkty umiejętności, że on mi się świeci, tak. Ha, bo 20 to jest max. Ogłuszenie, obalenie i powalenie, unik. Ha, odnowienie uniku. No to dajmy to, będzie szybko się przeładowywać broń. Szybko, a nie wolno. To jest otwarty świat, czy tak to wygląda? Misje poboczne są... No, wiecie co, wygląda, że on jest trochę otwarty, ale jednocześnie, no... Idziecie jakąś ścieżką, ale tak mógłbym się teraz wrócić i jakąś inną misję porobić chyba, tak mi się wydaje, i tu później wrócić. No i się powtarzają, te tereny są takie rozległe i do nich raz żeśmy byli, później żeśmy znów gdzieś przez niego przechodzili, ale trochę w inną stronę. Więc on jest taki trochę... otwarty, ale jak nie macie tam gdzieś misji w jakimś konkretnym miejscu, to raczej tam nic nie znajdziecie, nie? Czyli to nie jest taki... Znaczy, no on jest otwarty, ale nie ma to żadnego znaczenia. Bo i tak chyba za wiele w nim nie porobicie. Nasza postać ma... Poranko czapeczkę z BDS-em. Jezu, jaki szpetny. Nie teraz, prawie rozpracowałem to poznanie rozsiane. No,
Niech to, a ty skąd tutaj? W ogóle, kim do jasnej cholery jesteś? Jak nas znalazłeś? Ta kryjówka miała być tajna. Trzeba było dawno uruchomić te wieżyczki. Została bez ciebie tylko mokra plama na podłodze. Skrytość to marna ochrona. Chociaż jakby pomyśleć, wciąż żyje. Czego tutaj szukasz? Dlatego tu jesteś. Poon cię przysłał? Owszem. Znam tego podstępnego kredyciarza aż za dobrze. Czego potrzebuję? Tak, bez tych haberów tkwicie po same uszy w gównie. Mam dwie gniazdo krewne. Klastrze 13. Poon, ten drain na pewno o nich wie. Gniazdo krewne, co to są? Aha, że to są jego jakaś rodzina. Wzdycha, dobra, pomogę, ale nie robię tego dla Poona. Czego potrzebujesz? Dostęp dalej, okej, okay, tak, jestem akurat podłączony z centrum monitoringu, zerknijmy. Parę cykli temu przez kontrolę kosmodromu przepuszczono grupę osób z nieważnymi metkami. Biometryka pokrywa się z danymi zaginionych haberów. Nie potrafię ci powiedzieć, gdzie są twoi haberzy. Jeśli czarna pustka ich zabrała, będzie trzeba ich spytać. Zarekwirowali dla siebie stare biuro firmy Hydrocat w węźle. To daleko nad nami. Zupełnie inna warstwa. Czarna pustka. Wszyscy boją się czarnej pustki jak samego diabła. To ludzie interesują. Można się z nimi dogadać. No dobra. Dobra, koniec. Może tu można jeszcze coś No tak. O, niestety już nie ulepszę. Wygląd broni. Polis czy taki? No polis, kurde. Dobra, dziękuję. Jakiś dron można mieć. A widzicie. Czyli to jednak jest ilość broni. Mam nadzieję, że ten już jest ulepszony, ale ma chyba M4, to chyba to oznacza. No dobra, to może coś teraz kupimy. Dron wprowadza cel w zastój. O! Mam zastój wprowadzać i czekać, aż ktoś wybuchnie. Co, mikrofon mi nie działał? Do taksówki. O! Ale ja nie wiem, gdzie ja chcę być. Dostań się na główny poziom arkologii. Jadę z taksówką teraz. Siema, miniuwa.
Ja nie wiem, co się dzieje z tym mikrofonem. Wszystko mi się dzieje. Jak internet przestaje działać, to zwarcie przy mikrofonie. Dobra, dajcie mi jakąś walkę, bo chcę zobaczyć, jaki jeszcze jest ten kozaczek. Może metrem trzeba było jechać. Nie, no dobra. A to w ogóle patrzcie na tą mapę, bo to jest jakiś taki poziom, widzicie? O kurde! Nie wiedziałem, że to jest wróg jakiś. Kurde, jestem policjantem w tym mieście chyba. Zaprowadzam pokój i porządek. Mieszkam w Londynie, nic nie słyszałem. Ty mieszkasz w Londynie, Miniuwa, ja powiedz, jak tam jest w tym Londynie? Czy tam, tu mówią w Polsce, że oni tam już chcą... Nie wiem, raz mówią, że wszystko otwierają, a raz mówią, że wszystko zamykają. Jak się żyje w tym Londynie? Czy o wypadku słyszeliśmy? Ja nie słyszałem o wypadku, ale ładna mapa. Sami kosmici, kurde, w tym kosmosie. Szkoda, że tak nigdy nie będzie, że się takich kosmitów będą mnie chodzić obok nich. Znaczy szkoda, jakieś mnie to nie martwi za bardzo. Myślę, że byłoby to creepy. No ale takie coś w ogóle nie ma prawa miejsca bytu życia. Kiedy ty bika? Nigdy, wiecie, no nie bardzo, Tibia to nie dla mnie jest temat. A tam podobno słyszałem, że jacyś Polacy, jakaś para zdobyła jakiś tam super wysoki level w Tibi. O, nowy przeciwnik się pojawił. Ale ja ciągle nie mogę tej stazy użyć, nie wiem o co chodzi.
A, że dobre granko. A no dobra, no to będziemy grali w Tibie, no tak. To wiecie, to jak będzie dobre granko, to zagramy. Jakiś achievement za nieszczelenie w żadnego cywila przez całą grę. Jakby był, to bym podziwiał. Ach, tu jest kurde krasnal stoi i strzela do mnie. Powiedzcie mi, jak była ta konferencja tego High League i oni się tam będą bili, to kiedy oni się będą bili? Czy jeszcze będzie kilka konferencji? Czy już wystarczy jedna? Czy to jest standard, że musiało się 5 konferencji zrobić? Kurde, a to co to jest? Jakaś winda dziwna. Samochodowa chyba. O, jest, przyjechała. Nice. Arkologia. To mi się kojarzy. Sędzia Dredd. Pamiętacie ten ostatni? O, co siły było z tą panienką. Że oni tam weszli do tego i ona się zamknęła i musieli walczyć. On musiał prawo stanowić. I robić wyroki sądowe na miejscu. Skazywać na śmierć. Skazuję cię na śmierć. Sędzia. O. Ty, a jak nie ma, muszę tylko sprawdzić, bo ja się chciałem zobaczyć, czy jak nie ma ray tracingu, to tu nie będzie tych odbić? Nie, no są takie. Może ta nasza postać to jest taki szary placek tutaj. To się odbija. Tutaj też coś jest. Dostacie też niezależny placek. A jak zrobimy? No nie no, to lepiej to wygląda. 10 razy ta postać, to odbicie w ogóle postaci. Tu się odbija coś tam, co jest dalej. Fajnie, fajnie. Ale wiecie, to oni, ta mapa, to widać te cutscenki, nie? No ma RTX, on przecież napisałem w tytule, że to ma ray tracing. Super to wygląda. Ta mapa musi być cała wygenerowana, bo żeby to odbicie się zrobić, no to tam musi gdzieś być to, nie? Musi się coś odbyć. Jak oni robią takie scenki, to widać, że oni ten cały świat tam mają zrobiony. Ale też nie jest przesadzone moim zdaniem. Nie są przesadzone te odbicia, to znaczy jest... Tutaj akurat deszcz pada i tak dalej. Ale tam połowę powierzchni to jest takie, o właśnie, takie coś, nie? Widzicie tutaj jakieś takie kafle albo taki metal i to już tak nie odbija tak mocno. I to jest właśnie fajne w tych odbiciach z ray tracingu, że te powierzchnie półprzeźroczyste, znaczy pół takie odbijające, chropowate, że to się wszystko da ustawiać, nie? W zależności od tego, co, jaką powierzchnię macie, to zupełnie inaczej to działa. I to też nadaje tym materiałom w ogóle, że one są takiej fajnej jakości.
Uhu. No nieźle. Pogadamy z typem w takim razie. Jestem 438 Hung, a ty masz niewiele czasu. Zaatakowali zebranie? Nie mam pojęcia, o czym pieprzysz. Może ta twoja brzydka gęba powinna się zamknąć, zanim zrobimy jej trwały remanent. A więc brakuje ci paru haberów. Co ma z tym wspólnego czarna pustka odpowiedzialny? Lepiej uważaj, komu wymachujesz przed twarzą paluchami. Wzdycha. Tak się składa, że masz farta. Wiem, gdzie są twoi ukochani haberzy, ale najpierw musisz zapłacić. Mam propozycję. Wykonaj dla mnie małą robotę, a informacje dostaniesz w zamian. Jeden z moich agentów został złapany przez rodzinów, nie? Jasne, że nie. To zepsuty towar. Pozbądź się i jego... i rodzinów, żadnych świadków, czarna pustka zawsze po sobie sprząta. W tej chwili rodzini zabawiają mojego agenta w apartamencie Ouyubun na szczycie wschodniej bliźniaczej wieży. Spodziewaj się ciepłego przyjęcia. Przynieś jego metkę, to będzie dowód, że nie żyje. Nie zawiedź mnie. Czarna pustka zawsze po sobie sprząta. Podoba mi się to, że mają takie motto. Jak Lannisterowie, którzy zawsze spłacają długi swoje. Tak i czarna pustka zawsze po sobie sprząta. A tu jakaś misja poboczna w barze Go-Go. Nie chcesz czasem pomóc bliźniemu w trudnej sytuacji? Zdaję sobie sprawę, że to nie codzienna prośba, ale mam kłopot, a tobie dobrze z oczu. Odmowa. Dobra. Ja muszę kogoś znaleźć gdzieś tam, nie wczytywałem się, bo myślałem, że... Tu w ogóle jakieś komponenty znajduję i jestem ciekaw, do czego one są. Chyba, że to komponenty po prostu do edycji broni jest, nie? Można grać babą i można nawet grać z babą. Jak macie taką. Czekajcie, te parasole. Jestem ciekaw, czy te parasole, widzicie jakie one kolory zbierają? Czy to jest kwestia odbić? Czy to one takie po prostu są? Nie, one takie są. Chociaż nie dokładnie takie, ale są. Ciekawe jak wygląda bez ray tracingu. No, jest trochę biedni, ale działa za to zajebiście. Aha, no bo teraz to było no 90 fpsów, to se może spadać. Ciekawe, czy będzie przycinać. No, dalej tak przycina. Widać, nie? Widzicie, jak spada do 30 klatek? Czyli to jednak... Może duża liczba klatek pomaga, ale na te spadki tego to nie za bardzo. Mm. 25 FPS-ów. Powiedzmy, że nie są one takie dokuczliwe. Patrzcie, jak tutaj ta gra wygląda. A, zobaczmy teraz. No, jest różnica. Tu w ogóle jakaś taka... Czekajcie. Co tu się podziało? Nie, nie, jest dobrze. Chyba to światło trochę. Nie wiem. Szkoda, że nie ma skrótu do włączenia ray tracingu i wyłączenia i to było super. Nie.
A, bo to są Rodzini jacyś, oni teraz będą z mieczami mnie gonić. Nie da się ich strzelać, jak są w tym polu siłowym. A oni to chyba rozstawiają, bo patrzcie, że tu są dwa tak raz takie. Widzicie to? Chciałem przeprosić za wszystkie głupoty, które pisałem kiedykolwiek na tym czatku, postanowiłem się zmienić kolec, ale to, że ty weźmiesz lekarstwo akurat i tak napiszesz, to nie zmienia faktu. Nie no, patrzcie na te sceny w ogóle. Jestem ciekaw, czy to jest chyba nagrane wcześniej, nie? O Jezu. O nie. O shit, ale ich tu kurde szaszami zrobili ze mnie. No więc tak jak mówię, koleś, to, że akurat weźmiesz lekarstwa i to na później, wiesz, no jesteś nieobliczalny, nie? Czekajcie, wyłączę ray tracing i zobaczę, czy ta scena jest tak samo prerenderowana. No widać od razu po odbiciach, nie? Że to nie jest to samo. Tu też pewnie będzie widać. Ciężko mi teraz powiedzieć. Ale nie, ona jest chyba dokładnie taka sama. To jest chyba wcześniej wyrenderowane już. Nie widzicie, mają cienie normalne. Ty też mają takie, to nie wiem. Kurde, znów mnie pocieli. Niedobrze. Muszę by bardziej tego, bardziej uniki robić. A powiedzcie mi, jak tam u was AMD FSR, czy wy żeście już sprawdzali to na swoich kartach, czy żeście już zastosowali w jakiejś grze? Ty, a może nie było tam wcześniej, teraz inaczej to... Nie, teraz lepiej te odbicia wyglądają. To tam chyba było wyłączone. To rzeczywiście w tej... Tak mi się wydaje. Nie wiem, kurde, musiałbym sobie porównać to. Dobra, i teraz czytam. Ja nie mam karty.
Wygląda jak 720p cały czas. Trochę nudna ta gra. Tak biegać non stop i strzelać daleko im jeszcze do DLSS, ale DLSS w pierwszej wersji też, no nie do końca, bo była, nie wiem czy pamiętacie, ale była pierwsza wersja i zaraz po miesiącu chyba, czy ten już wyszła poprawiona ta pierwsza. Bardzo szybko. Już wygląda lepiej. A o tej się nie wspomina. Nie wiem czy pamiętacie. No może nie po miesiącu, ale tam bardzo szybko wyszło i to nie, ona nie miała żadnego numerka jeszcze wtedy. Już było poprawione. Oczywiście wiadomo, że nie było to to, co teraz, ale... Kurde, ale mają celność. Pominąłem przeciwników. Idę gadać z grubasem. Niby się ciągle chodzi i strzela, ale tutaj mieliśmy taką krótką misję z Chińczykami i jest git. I wracamy do grubasa. I on zaraz nam tu powie, jak dalej z fabułką postępować. Tak w ogóle, moi drodzy, my będziemy kończyć, bo no dlatego dzisiaj wcześniej live był. Wracasz i przynosisz metkę. Nie spodziewałem się, że przeżyjesz. Trochę to imponujące. No wczytałem 3 razy, więc przeżyłem. Korporacja Malhorst Gelb porwała tych proli. Transportowiec, w którym są przetrzymywani, startuje za parę cykli. Poszukaj w kosmodromie. MG Corp chyba nie oczekuje, że będziemy chronić jej interesów, kiedy nie dopełniła warunków naszej umowy. No i git, no. Dobrze mówię, że już kończymy streamka, że tak pokazuje nam kalendarz? Powiedzcie mi, czy to nie jest tak. Tak, dokładnie. Dokładnie, moi drodzy, tak więc no to był The Ascent z Ray Tracingiem oczywiście i z DLSS. No bardzo wymagająca gra, jeśli chodzi o ten w 4K, znaczy no ja gram na 4K 3090 i musiałem dać na wydajność musiałem dać DLSS, co oznacza, że on się renderuje w jakiej rozdzielczości? W Full HD. Dobrze mówię? Dobrze mówię, powinno być Full HD. No. Więc to jest bardzo obciążające. Ale myślę, że jakiś paczek do gry, znaczy paczek do gry to by się w ogóle przydał. Ale wygląda nieźle, nie? Znaczy wygląda nieźle, wygląda bardzo, bardzo fajnie. Ta postać tak trochę odstaje. Bo wszyscy wyglądają lepszej niż ta moja postać, chciałem zauważyć. Ona wygląda tak biedacko. Ten koleś wygląda kozacko, ten wygląda kozacko, ten... A moja postać... I nie mówię tu wiecie, o jej wygląd, nie chodzi mi. Tylko w ogóle, nie? Jeszcze bym sobie jedną rzecz zobaczył. Bo ona tak jakby troszeczkę odstaje. A że tu mam cień i tu mam cień. Kurde, no ale bym chciał mieć taki przycisk, że cienie off, cienie on. I wtedy bym wiedział. Wszystko bym wtedy wiedział. Założę się, że jak są te elementy fizyki, które się tam da przewracać, nie, poprzepychać te pudła, to one pewnie jakieś tam idą bez cieni. Bo tak to nie zobaczymy raczej tego. No, to się wszystko ładnie. Ładnie jest wszystko wypalone. Dobra, moi drodzy, to będzie tyle. To będzie tyle na dzisiaj i z tego, a ja mam jeszcze to Escape from Naraka, nie, mam nadzieję, że uda mi się jakoś jutro zrobić live'a. Powinno mi się udać i wtedy zagramy w tą drugą grę, też co ostatnio wyszła z RT Escape from Naraka, gdzie się biega i ucieka z jakiejś jaskiń, czy coś. Wygląda kozacko i nie chodzi mi o wygląd.
No nie, no jakby nie chodzi o to, że ma ubrania na sobie fajne, tak? Albo że ma super fajny strój, tylko chodzi o to, że mi się wydaje, że te nasza że te inne postacie są jakby, nie wiem, jakoś inaczej renderowane. A może to ten strój nasz jest taki dziwny, że on tak odstaje od wszystkiego. Nie? No dobra.